Dzień dobry, witam z Zachodniej Kalifornii. Dobrze się wyspałem i idę w tej chwili na badania, ponieważ za tydzień mam operację i muszę się przebadać nad różnymi rzeczami i przez pewien czas nie będzie vlogów, ale wrócę. Mam nadzieję. Natomiast jedna myśl chodzi w mojej głowie od naszego ostatniego spotkania z Michałem Szafrańskim, gdzie prowadziliśmy dwugodzinną rozmowę na temat finansów, biznesu i Michał bardzo dużo mądrych rzeczy powiedział. Ten podcast i wideocast będą już w poniedziałek. 2 godziny materiału. Naprawdę Michał jest mistrzem, jeżeli chodzi o te kwestie. Natomiast zabił mi ćwieka. I tak jak czasami ktoś coś kiedyś powie, to zostaje w naszej głowie i tak drąży. Tak zrobił to dokładnie ze mną. A swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale Michał Szafrański naprawdę dobrze tańczy. Oto dowód. Tańczysz. Zawsze można jeszcze takie wiesz. Czekaj, jak to się robiło? A, jak pewnie wiesz, Michał Szafrański jest blogerem. Tak przynajmniej sobie mówi, a tak naprawdę ma duży wpływ na to, co się dzieje w naszym pięknym kraju, jeżeli chodzi o finanse, myślenie o finansach, tematy budżetów, też ma kilka produktów i tak dalej. Ale co jest bardzo ważne, pracuje sam. Jest sam jeden, jak palec. Ma ludzi, z którymi współpracuje, ale działa sam. I ja natomiast zatrudniam ludzi i cały czas szukam nowych. Każdego dnia prawie, plus każdego dnia rozmawiam ze współpracownikami, rozmawiam ze współwłaścicielami, rozmawiam z zarządami. Jest to bardzo męczące. Dzisiaj na przykład z rana miałem jedną wpadkę z moich współpracowników. Po prostu zrobiłem wydech. I przypomniałem sobie pewną sytuację swojego życia. Sytuację, gdy działałem w swojej działalności gospodarczej i nie było żadnych spółek, nie było wspólników, nie było zarządów. I przypomniałem te słowa, o których mówił Michał, że siedzisz sobie, piszesz swojego bloga, to widzisz świat, robisz jakiś mały produkt albo małą usługę i przypomniałem sobie tę chwilę i miałem takie ciary przyjemności, wspominając tamte czasy. Żeby nie było, uwielbiam ludzi, z którymi współpracuję i bez nich nie byłoby mi tak łatwo, jak jest teraz. Natomiast ten szybki wzrost, który sobie zażyczyłem sam, jest bardzo bolesny. I dochodzimy do fundamentalnego pytania, czyli czy nasze cele i to, gdzie idziemy i jak idziemy, są dobrymi celami. Coś, nad czym cały czas pracuję, bo moje cele też się cały czas zmieniają. I właśnie dzisiaj mam taki dzień przemyśleń w tym temacie. Nie to, żebym robił jakąś akcję w żadnym wypadku. Wszystko dalej się rozwija, jak się rozwija, ale te ostatnie dni ta rozmowa z Michałem dała mi dużo do myślenia i nad tym właśnie teraz myślę. Plus jeden temat związany z Warrenem Buffettem. Gdzieś przeglądając materiały o Warrenie Buffettie, nie pamiętam już gdzie, może nawet rozmawiałem z Michałem, nie pamiętam już jak to było, natomiast była mowa o tym, że Warren Buffett ma ciekawe podejście do inwestycji. Czy Warren Buffett i Charlie Munger, jego fumfel, z którym razem inwestują. I jedni mówią, że są ok, inni mówią, że nie są ok, ale wyniki świadczą, że to co robią działa. I teraz oni mają taką zasadę, o której słyszałem, że wyobraź sobie, że możesz w swoim życiu zrobić 25 inwestycji. Ani jednej więcej. I co będziesz inwestować? I to jest taki temat, który bardzo mocno dał mi do myślenia w takim aspekcie również zatrudniania. Czyli, a co gdyby w całym życiu można zatrudnić 25 osób? I ani jednej więcej. Jak by wyglądał ten cały proces? I nawet nie chodzi o to, że ta liczba musi być taka, ale jak by wyglądał ten cały proces? Bo gdy zaczynałem w ogóle ze swoimi kwestiami biznesowymi i moje firmy zaczęły rosnąć, no to pierwsza rzecz, którą zacząłem robić, to co widać na punkcie 1. Czyli zacząłem szybko zatrudniać. Szybko zatrudniać i osoby, które dołączały, to była chwila, dobra, to mamy pomysł, robimy, zatrudniamy, umowa, nawet sami bez umowy i poszło, umowa była później. I to, co się nauczyłem, czego się nauczyłem, że długo czekając ze zwolnieniem nieodpowiednich osób, robimy problem i sobie, i naszej firmie, ale też tym osobom, bo te osoby też się męczą w tej pracy, którą robią, więc takie oczekiwanie nie jest złe. Potem to, co zrobiłem, to przeszedłem w taki model zatrudniania w wolny sposób. To znaczy, że proces rekrutacji zaczął się wydłużać i w tej chwili już jest bardzo długi. Zanim ogłoszę stanowisko do osoby, zatrudnienie trwa dużo czasu i poziom weryfikacji jest długi, a to zwalnianie trwa szybko, bo proces, który ja mam też przy pierwszych dniach firmy, szybko pokazuje, czy ta osoba się nadaje, czy się nie nadaje. I jedna z sytuacji, którą mieliśmy ostatnio, że osoba podziękowała za współpracę po 5 dniach, ale też zdarzało mi się po szybkim okresie czasu po prostu się rozstawać na osobę, że czuję, że coś jest nie tak i parę razy taka sytuacja wystąpiła zła,
to już nie. Nie, ruszamy szybko. Ale element, o którym właśnie mówił Warren Buffett, to jest ta ostatnia rzecz, slow. Jak to mówi Maciej Amnizerowicz, wolno, ale w innym aspekcie. To znaczy, co na przykład gdybyśmy mieli możliwość zatrudnienia jednej osoby rocznie i jak wyglądałby taki proces? Czy długo byśmy szukali takiej osoby i czy szukalibyśmy takiej osoby, której nigdy byśmy nie chcieli stracić, czyli takiej, której nigdy byśmy nie chcieli zwolnić? Bo kiedyś chyba o tym też mówił jeden z prezesów Netflixa, chyba, czyli zatrudnianie takiej osoby, które szef w trakcie otrzymywania wypowiedzenia pojedzie na koniec świata, będzie trzymał za nogi, żeby ta osoba nie odeszła. Tym samym zatrudniają takich ludzi, którzy pasują do firmy, którzy rozwijają tę firmę, ale poświęcają dużo czasu, żeby takie osoby znaleźć. Ale potem, gdy przypadkiem ta osoba chce opuścić, to robią wszystko, żeby taka osoba ich nie opuściła. I to jest też taki element, który warto przemyśleć, że zatrudniamy swoich ludzi. Czy byś płakał albo płakała, gdyby z twojej firmy dana osoba chciała odejść? Bo jeżeli nie, to pytanie, czy ta osoba powinna być w tej firmie. Jeżeli tak, no to pewnie to jest dobra osoba. Więc takie przemyślenie poranku. Tak więc ja wracam do pracy, takie przemyślenie poranku. Jutro wjeżdżam do Białowieży, ale dzisiaj jeszcze idę się spotkać z pewnym człowiekiem, który chyba nie zatrudnia za dużo osób, ale który jest całkiem dobrym przedsiębiorcą. Kim jest ta osoba? To już za kilka godzin, a dla ciebie za kilka sekund. Już mamy wieczór, dzisiaj był ciężki dzień, ale już czas na chillout wieczorny, kolacyjny. I kogo my tu mamy? Panie i panowie, Rafał Mazur, Zeniec Kniosów. Już teraz wszystko będzie dobrze, teraz już się uspokoję, ukoję się. Rafał, najważniejsze pytanie dzisiejszego dnia. Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia? Ten, w którym mogę iść z Mireczkiem na obiad o kolację. Tak więc dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.